Cześć, witajcie na kanale Samoloty. To jest seria, w której przeglądamy najważniejsze lotnicze wiadomości. A w dzisiejszym odcinku... Czy samolot polskich linii lotniczych wleciał nad terytorium Ukrainy? Spektakularne zestrzelenie rosyjskiego samolotu pod Bachmutem. Tak mają już niedługo wyglądać samoloty pasażerskie. Lufthansa otwiera nową linię lotniczą. To konkurencja dla PLL LOT. Powstaje nowy konkurent dla Emirates i Qatar Airways. Ma być największą linią lotniczą świata. Zapraszam do oglądania. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele postów przedstawiających rzekomą trasę lotu pasażerskiego z Dubaju do Warszawy. Portal FlightRadar24 sugerował, że samolot wszedł w przestrzeń powietrzną Ukrainy, która jest zamknięta dla ruchu cywilnego. Internauci zauważyli domniemany przelot samolotu nad Ukrainą. Zrzut ekranu opublikowany na popularnym ukraińskim koncie na Telegramie pokazywał, że lot numer LO-122 na trasie Dubaj-Warszawa wszedł w przestrzeń powietrzną Ukrainy. Samolot miał przylecieć nad okupowanym przez Rosjan Krymem, Mołdawią i południowo-zachodnią częścią Ukrainy. Gdyby te informacje były prawdziwe, sytuacja mogłaby być potencjalnie niebezpieczna ze względu na oczywiście trwającą wojnę i zagrożenia dla ruchu lotniczego. Sytuacja wywołała zainteresowanie, ponieważ przestrzeń powietrzna Ukrainy jest zamknięta dla ruchu cywilnego od 24 lutego 2022 roku, czyli od dnia ataku Rosji na Ukrainę. Loty cywilne muszą omijać ten kraj. Internauci byli zaniepokojeni, mając na uwadze wojnę oraz katastrofę z lipca 2014 roku, kiedy to nad terytorium Ukrainy kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów zestrzelono samolot pasażerski linii Malaysia Airlines. W wyniku tego zginęło 298 osób. Rzecznik największego krajowego przewoźnika powietrznego, Krzysztof Moczulski, zaprzeczył informacjom o obecności maszyny lotu nad Ukrainą. Zapewnił, że samolot nie naruszył zamkniętej przestrzeni powietrznej. Rzecznik przedstawił również mapkę przelotu samolotu, opracowaną na podstawie wewnętrznego systemu operacyjnego przewoźnika, z której wynika, że maszyna nie wleciała w przestrzeń powietrzną Ukrainy. Możliwe, że błąd leżał po stronie portalu FlightRadar, co sugeruje także rzecznik lotu. Ukraińska armia zestrzeliła kolejny rosyjski samolot bojowy, jak poinformował zespół UA Military Flight w mediach społecznościowych. Gdybyście mogli zobaczyć radość chłopaków po trafieniu, napisali, udostępniając film ze zestrzeleniem. Rano tego samego dnia zespół UA Military Flight opublikował na Telegramie nagranie ze zestrzelenia rosyjskiego Su-24 w pobliżu Bachmutu przez 93. Samodzielną Brygadę Zmechanizowaną. Widać na nim, jak pilot katapultuje się z maszyny w ostatniej chwili. Obrońcy potwierdzili zestrzelenie rosyjskiego samolotu w obwodzie donieckim, podała ukraińska Prawda. Nie podano jednak, jaką broń wykorzystano do zestrzelenia samolotu. Dowódca sił powietrznych USA w Europie, generał James Hacker, poinformował, że od ataku na Ukrainę w lutym poprzedniego roku Rosjanie stracili około 70 samolotów wojskowych, podczas gdy Ukraina ponad 60. Ich zintegrowana obrona przeciwpowietrzna i przeciwrakietowa, zwłaszcza gdy mówimy o starciu z samolotami, była bardzo skuteczna, powiedział generał, cytowany przez portal airandspaceforces.com. Jednakże Ministerstwo Obrony Ukrainy podaje, że do tej pory Rosja straciła 304 samoloty i 289 helikopterów. Dane dotyczące strat obu krajów są zatem niejednoznaczne. Jak projektanci chcą zwiększyć komfort pasażerów, a zarazem upchnąć ich jeszcze więcej w samolocie? Najbardziej szalona wizja należy do hiszpańskiej firmy Thaler de Architectura T39, która przedstawiła innowacyjny układ klasy ekonomicznej w dużych samolotach, eliminując nienawidzone środkowe fotele. Firma osiągnęła to, dzieląc klasę ekonomiczną na 3 sekcje i 2 poziomy. Drugi poziom umieszczony jest na półpiętrze samolotu.
W każdym z poziomów fotele ustawione są w konfiguracji dwumiejscowej, co łącznie daje 6 rzędów. Największą zaletą jest oczywiście fakt, że pasażerowie mają do wyboru jedynie miejsca przy oknie lub korytarzu. Pasażerowie z górnego poziomu mogą napotkać na pewien problem, otóż brak okien, ale według projektantów można go rozwiązać za pomocą wirtualnych okien, czyli specjalnych kamer, które pozwolą im obserwować widok na zewnątrz, tak jak w pierwszej klasie Emirates w Boeingu 777. Wśród najbardziej innowacyjnych projektów można również znaleźć dyskretny zestaw głośników wbudowanych w fotel samolotowy, stworzony przez firmę Euphony, która umożliwia pasażerom oglądanie filmów czy słuchanie muzyki bez konieczności używania słuchawek. Wiele projektów dotyczy również oferty klasy biznes w samolotach wąskokadłubowych, co z pewnością ucieszy wielu przewoźników. Nie ulega wątpliwości, że wraz z wprowadzeniem na rynek Airbusa A321XLR samoloty wąskokadłubowe będą teraz pokonywać znacznie większe dystanse niż obecnie, dlatego ważna jest ta oferta. W związku z tym pojawia się konieczność zapewnienia pasażerom klasy biznes większego komfortu. Jednym z takich rozwiązań jest Front Row Business Class Retreat, specjalna przestrzeń odseparowana od reszty samolotu, która wygląda bardziej jak w Airbusie A380. Kabina może być zaadaptowana na miejsca klasy premium, ale również na wspólną przestrzeń, taką jak minibar czy miejsce spotkań, gdzie pasażerowie mogą rozprostować nogi. Lufthansa dyskretnie realizuje swój plan wprowadzenia nowej linii lotniczej, obsługującej krótkie i średnie dystanse w Europie. Nowy przewoźnik będzie nosić nazwę Lufthansa City Airlines i już rozpoczął proces rekrutacji personelu do obsługi naziemnej, informują niemieckie media. Jednakże data rozpoczęcia działalności zależy od różnych czynników, w tym od zawarcia porozumienia ze Związkiem Zawodowym Pilotów. Niemiecka grupa lotnicza od ponad roku analizuje możliwości wprowadzenia nowej regionalnej linii lotniczej. W trakcie ubiegłorocznej konferencji prasowej poświęconej wynikom finansowym prezes Carlsen Spohr wspomniał o planach utworzenia linii partnerskiej dla regionalnego przewoźnika Lufthansa CityLine z zamiarem rozpoczęcia działalności już w 2023 roku. Istnieje kilka przyczyn, dla których Lufthansa pragnie wprowadzić nową spółkę zależną obsługującą rynek krajowy i europejski. Jak wskazuje rzecznik linii lotniczej w rozmowie z Air Insight, Lufthansa pragnie odzyskać swoją pozycję na rynku. Jego zdaniem Lufthansa straciła w ostatnich latach znaczący udział w rynku europejskim. W celu utrzymania rentowności ruchu lotniczego i węzłów przesiadkowych w przyszłości, w dynamicznym i konkurencyjnym sektorze krótko- i średniodystansowym, konieczne jest wprowadzenie stabilnych i zrównoważonych rozwiązań. Arabia Saudyjska zamierza konkurować z takimi potęgami lotniczymi jak Emirates i Qatar Airways. Książę Arabii Saudyjskiej Muhammad bin Salman ogłosił powstanie linii lotniczej Riyadh Air. Tony Douglas, doświadczony weteran branży, został mianowany szefem nowo powstałego przewoźnika. Riyadh Airlines ma na początku rywalizować z regionalnymi węzłami transportowymi i turystycznymi. Linia zamówiła jak na razie 39 samolotów Boeingów 7879, czyli Dreamlinerów, które wejdą w skład floty. Zamówienie uwzględnia opcję na zakup dodatkowych 33 maszyn. Nowy arabski przewoźnik, który rozpoczął działalność w ostatni weekend, ma na celu łączyć Arabię Saudyjską z resztą świata. Linia ogłosiła również plany rozbudowy swojej floty poprzez zakup dodatkowych samolotów w najbliższych latach. Spółka będąca własnością publicznego funduszu inwestycyjnego zamierza oferować usługi transportu lotniczego do ponad 100 miejsc na całym świecie. Siedziba firmy znajduje się w stolicy, czyli największym mieście kraju, Riyadzie. Boeing poinformował w ogłoszeniu, że Arabia Saudyjska podpisała umowę, która ma na celu przekształcenie kraju w globalne centrum lotnicze. Arabia Saudyjska planuje obsłużyć około 330 milionów pasażerów i przyciągnąć 100 milionów turystów do końca dekady. Oczekuje się, że nowa linia przyczyni się do około 20 miliardów PKB w Arabii Saudyjskiej
niezwiązanego z ropą naftową i może stworzyć ponad 200 tysięcy miejsc pracy, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Pomoże to stymulować wzrost gospodarczy w regionie i zwiększać turystykę, zgodnie z programem Vision 2030, którego celem jest dywersyfikacja gospodarki narodowej. Celem jest uniezależnienie się od ropy naftowej. A w dzisiejszym odcinku Lotniczych Wiadomości to już tyle. Jeśli seria Ci się podoba, to zachęcam do polubienia tego filmu, aby te części pokazywały Ci się w proponowanych. Oraz zachęcam do subskrypcji kanału Samoloty. Dzięki. Cześć.